Gość Radia Płońsk. Janusz Opłonkowski, program Gość Radia Płońsk. Coraz więcej uchodźców z Ukrainy przebywa już w Polsce, coraz więcej osób także oczywiście w Płońsku i powiecie płońskim oczywiście. Angażujemy się także w pomoc humanitarną dostarczaną za naszą wschodnią granicę i między innymi o pomocy właśnie rozmawiać dzisiaj będziemy w studiu Radia Płońsk. Katarzyna Podolska-Skotak, psycholog z Centrum Zdrowia Szansa. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielkie słowa uznania oczywiście już dla wszystkich, którzy do tej pory zaangażowali się w jakąkolwiek pomoc dla uchodźców z Ukrainy, ale teraz, gdy myślę, że już emocje nieco opadły, trzeba podejść do tego na chłodno, a oczywiście trzeba pomoc nieść jeszcze dalej. Tak więc w jaki sposób teraz możemy pomagać uchodźcom? Pomoc trzeba nieść dalej i trzeba będzie nieść dalej. To jest pomoc długofalowa. My nie wiemy, ile to będzie trwało, kilka miesięcy, kilka lat, więc tak trzeba. Natomiast tutaj ta pomoc, myślę sobie, powinniśmy spojrzeć na to w dwojaki sposób. Po pierwsze, to nie jest tak, że już do nas więcej uchodźców nie będzie trafiało. W związku z tym to, co robiliśmy do tej pory, dalej należy robić. Przede wszystkim zabezpieczyć osobom, które tutaj trafią, podstawowe potrzeby. Dach nad głową, jedzenie, ubranie, sen. To nadal będzie potrzebne i o tym nie możemy zapominać. Natomiast osoby, które tutaj będą troszeczkę dłużej, ta pomoc już jest troszeczkę inna. Rzeczywiście powinna być przemyślana. Nie powinniśmy wszystkiego na pewno podawać na tacę od pewnego momentu, ale to też jest, wymaga od nas bardzo dużej uważności i wrażliwości, bo jedne osoby będą na to gotowe, żeby same rozpocząć tutaj życie wcześniej, inne później. I tutaj musimy być naprawdę bardzo uważni, bardzo empatyczni. Ja zawsze mówię jedno, zadawajmy pytania wprost. Zadawajmy pytania wprost, czego potrzebujesz, co mogę dla ciebie zrobić, co jest dla ciebie dobre, czego nie chcesz i słuchajmy tych odpowiedzi, przyjmujmy je takimi, jakimi je słyszymy. Nie interpretujmy sobie, że ktoś się wstydzi, czy ktoś nie mówi prawdy. Jasne, obserwujmy. Natomiast przede wszystkim słuchajmy i pytajmy. Też musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy omnibusami, nie potrafimy wszystkiego, więc też nie musimy umieć odpowiedzieć na każdą potrzebę. Od tego mamy specjalistów, od tego mamy osoby, które nam mogą pomóc, które możemy zapytać. Nie bierzmy wszystkiego na siebie, podzielmy się tym, co trzeba dla tych osób zrobić. Niech każdy robi to, co umie robić najlepiej. W niesieniu pomocy nie możemy zapominać oczywiście o sobie, tak więc jak przy jednoczesnym pomaganiu dbać o siebie? To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o sobie, żebyśmy mogli pomagać, to przede wszystkim my musimy być w dobrej kondycji. W związku z tym pomaganie ma być niejako dodatkiem do naszego życia, a nie jego główną treścią. Oczywiście z wyjątkiem tych osób, tych zawodów, które rzeczywiście niesienie pomocy jest podstawą tych zawodów. Natomiast generalnie rzecz biorąc, pamiętajmy o sobie, pamiętajmy o tym, że mamy jakieś życie, pamiętajmy o tym, że mamy rodzinę, tak żeby nie zaniedbać tych naszych potrzeb, naszych dzieci, naszych rodziny, naszych znajomych, naszych przyjemności, naszych zainteresowań. Niech to pomaganie odbywa się na zasadzie praca, dom, odpoczynek, pomaganie w takiej kolejności. Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy, to będzie długo trwało. W związku z tym my musimy też mieć energię, a poza tym jest nas dużo. No będzie to długo trwało, dlatego też i z tego powodu ukraińskie dzieci trafiły chociażby do szkół. Ich jest coraz więcej w szkołach. Na pewno one spotykają się także z różnego rodzaju problemami, bo dla wszystkich oczywiście jest to nowa sytuacja. Polskie dzieci mogą więc czuć się troszkę zepchnięte na margines, odepchnięte. Jak temu zapobiec? Myślę, że na ten moment one się tak nie czują. Myślę, że widzą emocje rodziców, widzą to, z jakim wielkim zaangażowaniem wszyscy są tutaj ukierunkowani na pomoc. Te dzieciaki same angażują się w tą pomoc i mają bardzo dużo przyjemności z tego, bardzo dużo satysfakcji. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy z naszymi dziećmi rozmawiali. Dlatego, że główną rolę tutaj będą pełnili dorośli. To, jaką my będziemy mieli postawę. I pamiętajmy, że tak jak my możemy czuć złość, jakieś rozczarowanie, bo mieliśmy jakieś oczekiwania, ktoś tych oczekiwań nie spełnił, że możemy przeżywać różnego rodzaju frustracje, bo coś nam się nie udaje, że możemy odczuwać jakiś niepokój. Jeżeli my nie damy sobie do tego prawa, to też nasze dzieci nie będą sobie dawały prawa do swoich uczuć. Co więcej, nasze przekonania, które my wypowiadamy
przez telefon, między sobą, do telewizora, oglądając, komentując wiadomości, bardzo mocno będą wpływały na to, w jaki sposób nasze dzieci będą odbierały całą sytuację związaną z wojną w Ukrainie i nowymi kolegami w szkole. Więc przede wszystkim znów zacznijmy od siebie. Obserwujmy siebie, a potem rozmawiajmy z dziećmi, pytajmy, co oni przeżywają. I pewnie może się zdarzyć tak, że się będą czuły odsunięte, że będą miały poczucie, no, kolega czy koleżanka jest inaczej oceniany, jest inaczej traktowany. Myślę sobie, chcielibyśmy ochronić nasze dzieci przed przykrymi uczuciami. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Możemy z nimi rozmawiać, możemy im powiedzieć, okej, masz prawo się tak czuć. Zastanówmy się, z czego to wynika. Spróbujmy spojrzeć na tą sytuację z troszeczkę innej strony. Ale dajmy im przede wszystkim prawo do czucia tego, co czują. Ta rozmowa, o której mówisz, jakby jest podstawą, ale jest jakiś jeszcze inny sposób, żeby przygotować dzieci do tej wspólnej koegzystencji w szkole z rówieśnikami z Ukrainy? Myślę sobie, że jeżeli do tej pory nie przygotowaliśmy, to w tej chwili może być trudno, że jeżeli nie przekazaliśmy dzieciom określonych zachowań, określonych wartości, sposobów funkcjonowania, przekonań, to może nam być w tej chwili trudno. Natomiast no, zawsze należy próbować. Taką najlepszą formą to jest dobry przykład. No zawsze oczywiście dzieci biorą przykład z rodziców i myślę, że no właśnie biorą przykład, tym bardziej, że pomoc jaką okazujemy jest ogromna. Twoim zdaniem Polacy, a w sumie pomieszczanie, zdali egzamin z niesienia pomocy naszym sąsiadom? Zdali egzamin, to jest mało powiedziane. To, co się dzieje, jest kolejnym naszym wielkim zrywem narodowym. My, Polacy, mamy generalnie w sobie taką dużą chęć do niesienia pomocy, natomiast takimi właśnie zrywami, że jak opadają emocje, to trochę jednak ten zapał nam opada. Chciałem właśnie powiedzieć, żeby podgrzewać teraz ten zapał, żeby to nie zniknęło. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to są takie normalne rzeczy, że ziarko do ziarka, czyli jak ja zrobię troszeczkę, ty zrobisz troszeczkę, ktoś zrobi troszeczkę, to tego się uzbiera. Natomiast też jest tak, że bądźmy uważni, natomiast nie możemy w tym wszystkim zapominać o siebie. Jeżeli chcemy nadal zdawać ten egzamin, to bądźmy uważni na drugiego człowieka, bądźmy uważni na siebie. Natomiast to, co też się zadziało fantastycznego, to, że znowu jesteśmy blisko siebie. Że to, co się zadziało podczas pandemii, że jednak każdy bał się, był w swoim domu, trochę się odizolował, w tej chwili znów jesteśmy razem i to jest super. No i tutaj musimy postawić kropeczkę, tak pięknie zakończyć. Raz jeszcze oczywiście niskie ukłony wszystkim, którzy angażują się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy i dla tych, którzy za wschodnią granicą wciąż przebywają. Dzisiaj na temat pomocy rozmawialiśmy z psychologiem Katarzyną Podolską-Skotek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.